początek zawsze jest ten sam. No, najważniejszy jest jednak budżet i to, żeby ten budżet mógł być sfinansowany przez realizację tego koncertu. Więc siadamy wspólnie z Markiem i z Mateuszem i tworzymy te budżety, rozważamy wszystkie za i przeciw, czy te bilety mają szansę się sprzedać, czy też nie. Jednak ta branża jest taką branżą bardzo nieprzewidywalną, bo nawet jeżeli w trójkę usiądziemy i nawet jeżeli założymy, że każdy z nas ma inny gust, na szczęście tak rzeczywiście jest, to nadal jeszcze daleko do tego, żeby to przełożyć na te tłumy, które mają przyjść i kupić bilety na stadion czy do hali. Więc to jest rzeczywiście taka rzecz nieprzewidywalna, no ale przez te 8 lat trochę doświadczenia nabyliśmy, choć cały czas szukamy tych wskaźników, które by pozwoliły rzeczywiście bardzo dobrze osądzić, czy dany koncert ma szansę powodzenia, czy też nie. Jak już stworzymy budżet i stwierdzamy, że warto to zrobić, no to wtedy jest kwestia już rozmowy bezpośrednio z managementem artysty, no także takiego wyścigu troszeczkę wśród różnych promotorów, nie tylko polskich, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski, bo jeżeli artysta organizuje tournée po Europie, no to ma na przykład 20 terminów i tak naprawdę w wielu przypadkach jest to obojętne, czy on zagra 5 koncertów w Wielkiej Brytanii, 5 koncertów w Niemczech i jakieś tam inne koncerty jeszcze w paru innych krajach i na przykład pominie Polskę, bo akurat ta oferta nie będzie atrakcyjna, więc to jest rywalizacja taka ogólnoeuropejska. Ta oferta musi być na tyle atrakcyjna, zwłaszcza przy tych bardziej znaczących artystach, żeby on zechciał tą ofertę rozważyć, no i później do Polski oczywiście przyjechać. Jak już się to wszystko uda, oferta została złożona, wszystko się gdzieś tam ma szansę zbilansować, bo to cały czas ma szansę się tylko zbilansować, no to musimy uzyskać oczywiście ten koncert. To są długie negocjacje, setki, a nawet czasami tysiące maili, telefonów, kontaktu z managementem, podpisanie kontraktu, no i ogłoszenie tego koncertu, ale to tak dosyć w skrócie powiedziałem, natomiast proces jest rzeczywiście bardziej skomplikowany, bo nawet kwestie chociażby startu koncertu to jest kwestia uzgadnienia layoutu, kwestia uzgadnienia kampanii promocyjnej, planu tej kampanii promocyjnej, mnóstwo szczegółów, żeby można dojść do punktu zero, czyli startu do tego wszystkiego, co potem ma się dopiero zrealizować w hali czy na stadionie. Zaczynamy od papieru. Wszystko trzeba narysować na papierze, wkleić w halę, dopasować już od razu do miejsc, które będziemy za chwilę sprzedawać, więc na samym początku trzeba przewidzieć wszystko, gdzie będzie fajnie widać, gdzie nie będzie widać, aby ruszyć z tym procesem. A później to już wymiana mailowa i na końcu zostaje produkcja. Pracujemy z samymi fachowcami i najlepszymi firmami w Polsce, więc bez żadnych przeszkód zawsze to jest dopięte na ostatni guzik i nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby któryś z managementów był niezadowolony. Czasami jest to walka z czasem. No, najważniejsze to jest jak gdyby dobrze to rozplanować, nad czym zawsze pracujemy, ale no, staramy się po prostu ustawić plan dnia tak, żeby wszystko się zgadzało, że wjeżdżamy, staramy się wykorzystać maksymalnie miejsca, w których jesteśmy, żeby tiry mogły podjechać od przodu, od tyłu, żeby no, nie było przestojów i wolnej roboty. Na pewno to jest ciężka praca, ale wygląda spoko chyba, nie? Trzeba być wszędzie, robić dużo rzeczy. To jest kilkanaście godzin spędzone na hali, także potem wiesz, wracamy do hotelu i padamy, ale robimy foty sceny, robimy foty ludzi, także jest całkiem przyjemnie.